Zawsze się negocjuje tak, żeby było najlepiej. Ponieważ tych doświadczeń nie ma dużo, to tak się zabezpieczamy, bo i rzadko ma tryout, wprawdzie miesięczny, ale ma. Ten coach też ma tryout, tak? Coś jeszcze? Tak prawdę mówiąc, to wszyscy mają tryout. No. Oczywiście są będą łatwiejsze tryouty i trudniejsze, jeśli do nich dojdzie. Ale te, co są napisane, to są po prostu jasne i czyste. O, biur podpisu Kocza, to jest sprawa niemal tak świeża, jak ja byli, że to się działo dzisiaj w tygodniach południowych, czy... Chodzia? Chodzia wczoraj wieczorem, tak, późnym wieczorem. Natomiast wczoraj o 12 w nocy telefon odnośnie tego lida no był taki, że, no, że jeszcze nie wiemy, tak? Że chyba tak, ale nie ma odpowiedzi, tak? Nie ma odpowiedzi jeszcze, nie ma podpisu. Tu jest odpowiedź taka, że jest podpis złożony, także jest to kwestia przemailowania tego do agenta polskiego i przemailowania do mnie. I to jest wszystko. No jeśli nie, no nie wiem, poszliśmy trochę może odważnie, bo generalnie mówimy o tym, co jest podpisane, no ale jeśli agent twierdzi, że jest podpisany kontrakt, no to jest to kontrakt jakiś taki, że bo to pisze agent amerykański o tym, że jest to umowa roku. Dla nich to są małe pieniądze, a dla nas to są trochę duże. Czyli na ten czas z tą czwórką dzisiaj ogłoszono zamknięty skład, opcjonalnie pozostaje ta trójka, która może przyjechać na próbę, ale już nie musi tak naprawdę, tak? Jaka trójka? No, tak, ewentualnie. To jeszcze zobaczymy na to. Ja się bronię jak mogę, ale nie wiem, być może w grę wchodzi jedynie jakiś tryout ewentualnie, żeby to tryoutować może żarto, tak? Ale to nic więcej na tym nie ma.